Dlaczego pan nie chce przeprowadzić się, przenieść się, tak jak chciałby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do domu dla osób bezdomnych do Mianczyna? Proszę pana, dlatego, ponieważ ja nie czuję się przede wszystkim osobą bezdomną. Po drugie, szkoda mi jest zmarnować mieszkania po mamie, bo jeżeli teraz o to nie zadbam, to już całkowicie się rozwali. I poza tym tam nie jest towarzystwo odpowiednie na pewno. Już na pewno tam są ludzie, a ja jestem młody i mam zamiar iść do pracy i jak już to później sobie ułożyć. A tam jak pójdę, to już po prostu będę ani pracy nie będę miał, ani nic. A ile ma pan lat? 28. Czy zwracał się pan w ogóle z prośbą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby no jakoś ewentualnie pomóc? Tak, proszę pana, ja z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie korzystam od października. Co prawda dostaję od nich tam jakieś zapomogi groszowe, tam w kwocie 100 zł, 200, no i dostaję ciepły posiłek w takim wiaderku. Także ja codziennie chodzę po to zupę i ja codziennie jestem w MOPS-ie. Także no bo, ja nie ma problemu, żeby ktoś ze mną się skontaktował, jak ktoś chce mi pomóc. No bo tutaj były takie informacje z MOPS-u, że pan w ogóle się tam nie stawia. To o co tam chodziło? Nie wiem, o co tam chodziło, nie wiem, może ktoś błędną informację podał. Ja nawet z panem dyrektorem MOPS-u rozmawiałem, także ja nie wiem, o co, ktoś źle coś powiedział. Albo ktoś błędną informację z MOPS-u podał. Jakie kwalifikacje pan w ogóle posiada? Czy chce pan pracować, czy nie chce? Bo ja chcę pracować, ja CV złożyłem już w połowie firmach w Mławie. Ja mam wykształcenie gastronomiczne, piekarz, kucharz. Staż pracy jakiś pan posiada? Tak, pracowałem w PSS-ach, pracowałem u pana Roniewicza w pizzerii, u Hermera pracowałem jakiś tam czas. No i tak po takich drobnych firmach jeszcze też. No i troszeczkę w Warszawie pracowałem tam, wyjechałem na chwilę. Czy starał się pan w ogóle o jakieś mieszkanie tutaj socjalne w Mławie? Tak, ja już od 2012 roku starałem się o mieszkanie socjalne do pana burmistrza Kowalewskiego i do przewodniczącego Rady Miejskiej. Otrzymałem pismo, iż mieszkania są przydzielane tylko osobom, których domy są przeznaczone do rozbiórki. No tak, ale pana dom jakoś tam specjalnie nie wygląda. No specjalnie nie wygląda, ale to mi się wydaje, że to chodzi o to, że domy przeznaczone do rozbiórki, czyli tak zwane drewniaki. Czy starał się pan, jakiej pomocy pan w ogóle oczekuje od MOPS-u? Nie wiem, proszę pana, ja oczekuję takiej pomocy, żebym miał gdzie mieszkać. Jeżeli nie mogę dostać mieszkania, chociażby teraz na okres zimowy, to w takim razie no, to muszę wyremontować, tak? No to jest ciężko, tam jest rozwalona szyba, rozwalone drzwi, podłoga się zarywa, piec jest całkowicie rozwalony, nie ma w ogóle warunków. Nie ma ani prądu do tego jeszcze. Także no, jakoś tak drobnymi siłami, jakoś taką pomoc bym potrzebował. Jeżeli nie mogę otrzymać mieszkania, bo jakbym otrzymał tymczasowe mieszkanie, to tu bym sobie sam może jakoś poradził. Poszedłbym do pracy i w lato bym był jakoś może coś ogarnął sam.